Materiał, który za chwilę zobaczycie, dotknie was nie tylko duchowo, ale i emocjonalnie. Za chwilę poznacie historię chłopaka, który męczył się z demonami i opętaniem przez ponad 2 lata. Przez ponad 2 lata mama Kuby, bo tak ma właśnie na imię opętany chłopak, szukała pomocy. Ale jak doskonale wiecie, w naszym kraju bardzo ciężko jest o różnego rodzaju pomoc. Gdy Kościół zawiódł, pani Angelika postanowiła postawić wszystko na jedną kartę. Postanowiła napisać do mnie. Historia, którą za chwilę poznacie, miała miejsce od 2018 roku do kwietnia 2021. Mam prośbę. Obejrzyjcie ten materiał od początku do końca, gdyż jest to pierwszy tego typu materiał na polskim YouTubie, o ile nie na świecie. Około miesiąc temu na moją skrzynkę odbiorczą otrzymałem wiadomość od pani Angeliki z prośbą o pomoc. O pomoc dla jej syna, który niestety jest opętany. W lutym 2021 roku zdecydowała się pani do mnie napisać maila z informacją, że Kuba potrzebuje pomocy. Dlaczego? Gdzie uderzyłam, tam zostały zamknięte drzwi przed nami. Czy kościół? Wiadomo, tak? I w pewnym momencie naszła mnie myśl, oglądając jeden z twoich programów, że myśląc sobie w głowie, myślę, tak, to będzie ten człowiek, który nam pomoże. Nie myśląc ani minuty, poprosiłam koleżankę Kuby, żeby mi pomogła napisać do ciebie mail. I powiem ci, że teraz, w tej chwili, nie żałuję tego, że to zrobiłam, chociaż miałam przeciwko sobie wszystkich. Otrzymuję takich wiadomości całą masę od was, ale tutaj akurat pani Angelika nie kłamała. Zadzwoniłem do niej, dogadałem się telefonicznie, po czym otrzymałem od niej filmiki, w których... Zresztą zobaczcie sami. Kuba. Kuba. To ty? Kuba. 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 Na początku nie wiedziałam, z czym mam w ogóle do czynienia. Jak mam się zachować, jak mam postępować. Im bardziej angażowałam się w to psychicznie, emocjonalnie, tym bardziej te inicjacje się nasilały i było ich więcej. Im bardziej oni odczuwali to, że zadając cierpienie Kubie, zadają mi cierpienie jako matce, tym mocniej próbowali właśnie to robić. Więcej, mocniej, silniej. Uderzali, uderzając w niego, uderzali także i we mnie. I tak naprawdę przy jednej tej inicjacji on mi powiedział, że oni właśnie chcą tego, żebym ja jako matka cierpiała najbardziej. Bo mają dwie osoby, jakby to powiedzieć, na jednej patelni usmażone, tak? Dwa cierpienia w jednym załączniku. Gdy w lutym 2021 roku odpaliłem maila od pani Angeliki i przeczytałem historię, a następnie zajrzałem w załączniki i zobaczyłem nagrania, jak i zdjęcia, wiedziałem, że sytuacja jest poważna. Wiedziałem, że należy działać od razu i nie można tutaj zwlekać z pomocą. Dlatego odezwałem się do egzorcysty. Odezwałem się do Tomasza Dorożały, który ma na swoim koncie już kilka, jak nie kilkanaście udanych egzorcyzmów. Ten odezwał się do Gosi i do Bartka z Poznania, których poznacie w dalszej części tego
materiału. Zapoznaliśmy się z całą historią zarówno rodziny, jak i domu i wiedzieliśmy, że w kwietniu jedziemy na egzorcyzm. Warto byście poznali całą historię od A do Z, tego skąd wziął się demon w życiu Kuby, dlaczego Kuba podpisał cyrograf i że te sprawy paranormalne, duchowe, związane z demonami czy różnymi bytami, to nie są wymysły wyobraźni, tylko prawdziwe zdarzenia, które dotykają zwykłych ludzi, takich jak my, na co dzień. Tylko w dużej mierze te problemy są przez wielu bagatelizowane. Dlatego posłuchajcie i poznajcie całą historię pani Angeliki, jak i Kuby. Bo to coś naprawdę poruszającego. Właśnie jesteśmy w drodze do ich domu razem z Tomkiem, Gosią i Bartkiem, którzy będą przeprowadzać egzorcyzm. Tomka już powinniście kojarzyć z wywiadu z egzorcystą. Możecie go sobie obejrzeć klikając tutaj w kartę na czasie. Tomek właśnie zajmuje się między innymi egzorcyzmami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jednego jestem pewien. Tego typu materiału raczej na 100% nie ma na polskim YouTubie. Dzień dobry. Naszej modlitwy coś się działo, czy nie? Przez telefon? Nie. Uspokoiło się. A jakie były pani pierwsze odczucia wtedy, kiedy Kuba doznawał ataków? W sensie, kiedy nie wiedziała pani, że to jest atak demonów? W pierwszej chwili pomyślałam, że po prostu nie wytrzymał presji, która była tutaj w domu. No i że po prostu załamał się psychicznie. Ataki Kuby, które widziałem na nagraniach i które mogli zobaczyć już widzowie w tym materiale, miały miejsce tutaj, przynajmniej te, które zostały udokumentowane. Ale jak często te ataki miały miejsce? W sensie, jak one często występowały? Z początku to zdarzało się raz, dwa razy dziennie w krótkim czasie. 5 minut, 10 minut i odpuszczali, był spokój. Ale im bardziej zagłębiałam się w ten temat, im bardziej udowadniałam im swoją wiarę, którą mam w sobie, w sercu, którą noszę, że kocham Boga, że jestem osobą wierzącą, tym oni bardziej chcieli narzucić mi to i zaczęli się po prostu wyśmiewać, tak? Zaczęli wchodzić w Kubę tak często, jak tylko często sięgałam po Pismo Święte. I powiem ci, stojąc tam, Kuba miał bardzo mocny atak wtedy. Miałam w ręku różaniec i podszedł do mnie i mówi do mnie tak: Kuba, ile razy można modlić się tą samą modlitwą? Nie zbrzydło ci się to jeszcze? Tak w niego wierzysz? Gdzie on jest? No gdzie on jest? Gdzie jest ta jego pomoc? Czyli to było, żeby panią osłabić. Takie zniechęcanie do wiary. I te ich inicjacje były nieraz tak mocne, że nawet ci powiem, że nieraz przebijało się do mnie do głowy naprawdę takie coś, czy naprawdę jestem Bóg? Czemu On nam nie pomaga? Czemu On nas na to karze? No bo księża wtedy nie chcieli pomóc też. Nie. Brak wsparcia ze strony Kościoła, a wręcz bagatelizowanie problemu, jakim było opętanie Kuby, doprowadziły panią Angelikę do ostateczności. Do zasięgnięcia ostatniej deski ratunku, czyli napisania wiadomości do mnie. Jak dalej dowiecie się w tym materiale, pani Angelika bez zawahania napisała do mnie właśnie taką wiadomość. Sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz gorsza. Przyjechał. Nasza historia zaczęła się ogólnie, żeśmy poszli do naszej parafii. Przedstawiliśmy całą sytuację. Byłam najpierw ja sama. Pojechałam do proboszcza ojca.
nie uwierzył w ogóle kompletnie nam w to, co ja mówię. Potem pojechał sam Kuba osobiście, też mu nie uwierzył. Oni nam nie udzielili w ogóle pomocy. Potem żeśmy pojechali do następnego kościoła, do Fary. Tam był taki młody ksiądz, on w to troszeczkę uwierzył, dał nam kilka modlitw i powiedział, że to powinno pomóc, nie? Ale z dnia na dzień robiło się po prostu coraz gorzej. No to żeśmy uderzyli do Margonina, do proboszcza. Jedynym księdzem, który nam pomógł, to był ksiądz Margonina, proboszcz. Taki bardzo już w podeszłym wieku ksiądz. I on jako jedyny uwierzył w to, co my żeśmy mu przedstawili. Będąc tutaj u nas w parafii, to dostałam tylko taką odpowiedź, przywieź sól, przywieź wodę, my ją wyegzorcyzmujemy i to była pomoc, nie? To była pomoc. Pomoc na wołanie matki, która nie wiedziała, co ma w ogóle zrobić. I też za to byłam właśnie obarczana i do tej pory jestem obarczana za to, za swoją wiarę, że wierzę w Boga i że Bóg pomógł nam to przezwyciężyć. Do tej pory niosę to na swoich barkach. Ale oni nie byli w stanie pomóc. No bo z jakiegoś powodu jednak jesteśmy tutaj my. Jest bo to jednak trwa za długo, już za długo. Mhm. No dobra, Kuba jest w domu. Tak. Dobra. Słuchajcie, zanim wejdziemy do środka, do domu, ja zamontuję GoPro na klatce piersiowej Tomka, z tego względu, że chcemy nagrywać już wszystko od samego początku, bo nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Także zostawiam ci GoPro. Tak, to było tak, nie? No i co? No i będziemy wchodzić do środka. Weźmiemy tylko sprzęt. Powyłączajcie najlepiej te telefony, żeby to na nie wyłączyć? Tak. Dobra. Wszystko. Jakby, możesz mnie zapiąć tylko? Tak, jest. Nagle wszyscy dzwonią i jak? Jest. Ty cały czas nagrywasz, nie? Pytanie mam do pani. Tak. Co z ojcem tego dziecka? My jesteśmy po rozwodzie. Bił go? Nie. Źle traktował? Nie. Coś się działo od strony ojca? Nie. Jakiego negatywnego? Nie, od strony wuja. Od strony wuja? Tak. Ojczyma, tak? Nie. Mój brat. Brat? Tak, ja go bił zamkłam. Go? Nie, zamkłam go w więzieniu, znęcał się nad nami psychicznie. Znęcał się. Dobra. Może to źle odebrałem jakieś ojca, czy coś, bo odebraliśmy razem, nie? Że od strony... Czy pamiętasz, co skłoniło cię do tego, żeby podpisać pakt? No na pewno była to wtedy sytuacja w domu. Ja był wtedy wujek, który znęcał się nade mną nie fizycznie, lecz psychicznie i na pewno zostawiły to jakiekolwiek rysy na mojej psychice. No i wtedy po prostu zobaczyłem, jakby przyszli do mnie i zaproponowali, że będzie już spokój i go nie będzie. I uwierzyłeś im, że to, co mówią, jest prawdą? Tak. I dlatego zdecydowałeś się podpisać pakt? Tak. No ogólnie znęcał się psychicznie, nie? Dokładnie. Wyzywał, ubliżał, poniżał. Dobrze. Rozumiem. Podpisał jakiś cerograf? Tak. Z jakiego powodu? Mówi? Twierdził, że przychodziła kobieta. I ona właśnie mu tam mówiła, że ona mu zastąpi matkę, że nie będzie samotny, że nie ten i że nigdy nie będzie sam, nie? Oni mu tak to tłumaczyli, że będzie miał wszystko, co będzie chciał. Tak, tak. No. A teraz z tego, co wiem, to jest dwóch mężczyzn. Ile to już czasu trwa, jak to? Ogólnie tak, dobre 2,5 roku, okay. Ale od pół roku powiedział dopiero o istnieniu tego problemu. Bała się pani Kuby? Powiem ci, że z początku tak. Z początku bardzo się nawet bałam, bo nie wiedziałam tak naprawdę, co mnie może spotkać. Ale z czasem zaczęłam się przyzwyczajać i radzić sobie po prostu z tą sytuacją, wiedząc, że no po prostu to wszystko i tak się na mnie odbijało, tak? Ja byłam bita, ja byłam poniżana. Musiałam to po prostu przyjąć jako matka. Strach przed własnym synem. Czy może być coś gorszego w życiu matki? Wydaje mi się, że nie. Zjawiskami paranormalnymi zajmuję się od naprawdę wielu lat. I wiedziałem, gdy poznałem historię Kubę, że sytuacja jest naprawdę poważna i należy tutaj działać i pomóc. Dlatego odezwałem się do egzorcysty. Pokonaliśmy kilkaset kilometrów po to, by pomóc całej rodzinie. Weszliśmy do domu. Siema. Nie patrzeć. Dobra, czekaj,
Rozsiędziemy się i tak, Kuba, tak na spokojnie, wiesz, te kamery to tam. Ole, by tego tu nie było, nie? Dziękuję. Powiedz mi. Powiedz mi, kochany. Jakby. Nie będę tak za dużo cię wypytywał, ale. Czyli słyszysz głosy, widzisz pewne rzeczy, masz te ataki demoniczne, tak? Chcesz sobie z tym teraz usunąć to, tak? Chcesz ze swojego życia i to nie chcę jakby puścić. Powiedz mi, czy ty wierzysz w Jezusa? Wierzę. Dobra, ale bo to jest jakby w Polsce wiara w Jezusa jest związana z sakramentami, z tymi różnymi, tak. Nie? Ale wierzyć w Jezusa tak pokrótce tylko znaczy, że człowiek chce przyjąć jego wszystkie nauki. Wszystkie nauki z Biblii. Macie Biblię tutaj w domu w ogóle? Macie. Wiara w Jezusa wiąże się z tym, żeby przyjąć, żeby chcieć wszystkie nauki od tego Jezusa. Czyli uznanie siebie za grzesznika to znaczy, że ja jestem po prostu w błędzie, że błądzę we wszystkim, na przykład, że ja nie wiem. I wtedy ja chcę wtedy, żeby ten Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem, czyli to jest znaczy wiara w Jezusa, czyli ja przyjmuję poglądy Jezusa, naukę Jezusa, a nie tylko wierzę w Jezusa w imię Ojca i Syna i tyle, nie? Wyklepane. Czyli zgadzam się z Nim. Czyli zgadzam się z Jezusem. I teraz ja mam pytanie, czy po tym, co Ci powiedziałem, czy chciałbyś, żeby Jezus Chrystus stał się Twoim osobistym Panem i osobistym Zbawicielem? Czy chciałbyś Go w tym jakby powierzyć się Mu osobiście? Chciałbyś? Chciałbym. Chciałbyś, super. Wiecie, bo ogólnie chodzi o to, że regułki nie działają, ale jakby wypowiadane słowo działa, więc jak chcesz i wypowiesz pewne słowo z serca, to zawsze zadziała. Więc czy możesz powiedzieć za mną, Jezu Chryste, wierzę, że umarłeś i zmartwychwstałeś dnia trzeciego. Wierzę, że umarłeś i zmartwychwstałeś dnia trzeciego. Jestem grzesznikiem. Jak przyjechaliśmy tutaj z Tomkiem, Gosią i Bartkiem, pamiętasz ten dzień? Pamiętam. A do którego momentu? Do momentu, nie pamiętam jakie słowo dokładnie powiedziałem. Powiedziałem chyba, że chwała Ojcu, czy coś w tym stylu i w tym momencie nie pamiętam tego jakby urywku dalszego. Przepraszam. W imieniu Jezusa! Byłaś! Byłaś! Teraz! 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 Demony wolu! Abaddon! Wyjdź! Wyjdź! Ta demoniczna siła, która działa przez ból emocjonalny, ja cię wiążę, usuwasz się! Teraz to, co działa przez ból emocjonalny, teraz! Metasakate pesekete roloyo. Misata evetela kater, którym ukradniesz pokój, rekete seketra. Usuwasz się, semetera laya. Denana satere tesera. Mów, duchu, co robisz w jego ciele? Mów teraz, już! Co robisz? Rozkazuję ci mówić w imieniu Jezusa Chrystusa. No, kiedy żeś wszedł? Doktor, te ciebie nie jest. Zmów, kiedy wlazłeś. 11 marca, tak? 17 maja. 17. 17 maja. Dobrze, co się stało? Podpisał pakt. Dobrze. I co? Co mu robisz w życiu? Niszczę cię. Okej, dobrze. Wiesz, co ci powiem teraz? Mnie to nie interesuje, co on zrobił. Ja na moc autorytetu Jezus daję ci 3 sekundy i wychodzisz z niego. I nigdy już nie wracasz. W imieniu Jezusa Chrystusa. 1, 2, 3. Teraz!
niszczycielu, który wszedłeś przez cyrograf. Dajesz mu teraz świadomość. Oddawaj, teraz. Wracamy. 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 Kuba? Tak. Jesteś? Jestem. Super. Wiesz co, to wyszło. Wiesz, coś ci powiem. Jezus cię kocha. Ojcze! Ciesz się, kurde! Czy wyrzekasz się tego cyrografu, coś podpisałem? Się. Czy jesteś grzesznikiem? Jestem grzesznikiem. Czy chcesz teraz być święty? Chcę być święty. Więc czy wyznajesz Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela? Wyznaję Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Widzicie, jak łatwo poszło. Niech wasza czujność nie zostanie uśpiona. Demony to sprytne byty, które doskonale wiedzą, jak radzić sobie z człowiekiem. Tylko nie wiedzą jednego. Jak radzić sobie z Bogiem. Bo Bóg jest silniejszy niż te demony. Zresztą za chwilę to zobaczycie, bo to nie koniec egzorcyzmu. Pana i Zbawiciela. Widzicie, jak łatwo poszło? Halleluja! Wstawaj! Wstawaj! To się stało właśnie na waszych oczach. Słuchajcie. Halleluja, chodź tu, przytulę. Zobaczcie, nie było księdza. Przytulę cię, przytulę. Chodź tu, chodź. I jest kurwa. Chodź tu. Ojcze, weź taki ból od niego. Ból z dzieciństwa. Ból to, co robili mu ludzie. W imieniu Jezusa. Lecz jego serce teraz. Lecz jego serce teraz. Lecz jego serce teraz. Lecz. Teraz. Lecz. Pokaż mu swoją miłość tak wielką. Niech nigdy niszczyciel nie wróci. Niech nigdy nie wróci. Ojcze, dziękujemy ci za Kubę. Dziękujemy ci. Niech się kończą manifestacje. Nigdy więcej, mówimy na to. Nigdy więcej. Kubuś, tak? Nigdy więcej. Jak się czujesz, Kuba? Dziwnie, co? Ale lepiej chyba, co? Czujesz, że coś wyszło? Jesteś wolny, Kubuś. W imieniu Jezusa. Jesteś wolny. Słyszysz? Słyszę. Ale czekaj, jeżeli by coś przyszło, za trzy dni będzie chciało przyjść, to ty mu powiedz, odwal się. Należy do Jezusa. Należy do Jezusa. Nie masz do mnie prawa. Żadnego. Ale ty musisz to powiedzieć. Ty musisz wtedy pewnie powiedzieć, należy do Jezusa. Nigdy już nie będę opętany. Tomek wspominał, że po egzorcyzmie będzie taka sytuacja, że po trzech dniach oni wrócą. Wrócili? Wrócili. I co chcieli? Powiedzieli, że teraz nie pamiętam dokładnie, ale było coś w stylu, że pozwól nam wrócić, a my ci pomożemy. No już nie byłem taki naiwny jak te 3 lata temu i powiedziałem, że mają po prostu odejść. No nie chciałem z powrotem wracać w to, co dopiero skończyłem. Przenikaj go z mocą. Przenikaj, tak. Pozwól, tak, nie wychodzi. Do końca! Teraz! Wszystko wychodzi. Przez moc krwi Jezusa teraz łamiemy moc tego paktu. My łamiemy moc tego paktu teraz! Przez moc krwi Jezusa jest to zmazane! To czym się związał było nielegalne! Na podstawie dzieła krzyża ja to zmazuję! Shita masy laka. Mekata już nie ma prawa. Laka cokolwiek przyszło przez Hakatara na jego deklarację, pakty, od tej chwili to nie ma prawa! Od tej chwili to nie ma prawa! Ma prawo tylko Jezus! Shikata kamana sakata. Należy do Chrystusa. Jego Duch Święty ma prawo do jego ciała, ducha i duszy. Shipara mantesy. Kubuś, we niebo całe się raduje, że oddałeś Jezusowi swoje życie. Patrzcie, kiedy on wcześniej powiedział, jestem grzesznikiem i nagle go coś zblokowało i zaczęła się manifestacja, ten duch... Bo on tego nawet nie powiedział. Ten duch nie, nie powiedział, tak. Ten duch jakby zabronił mu. Nie mógł, blokował. Nie mógł, tak. A patrzcie, po modlitwie, jak to łatwo w ogóle jest, jest zmęczony. A jak się czujesz, Kuba, w ogóle? Trochę mnie jest słaba, ale... Dajcie mu wody w ogóle, przynieś wody. Czyli samego momentu egzorcyzmu nie jesteś w stanie sobie przypomnieć. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego. Oddychaj sobie spokojnie, ale jakby
W ogóle wielu ludzi jest też zablokowanych, żeby oddać życie Jezusowi w sposób demoniczny. Tak. Że nie mogą tego zrobić, powiedzieć. A czujesz teraz ulgę taką wewnętrzną? Tak. Super, wypij sobie wodę. Czy ty w tej całej świadomości, czy pani, czy ty chciałabyś oddać swoje życie Jezusowi w tej świadomości? Ja wiem, że wierzysz w Jezusa, wiem, że jesteś w tym szczera, ale pytanie. Czy teraz zechcesz szukać Jego dróg? Tak. Czy zechcesz całą sobą? Całą sobą. Nie tam przynajmniej do kościoła, nie. Czy nie do kościoła, do Jezusa. Do Jezusa. To czy możesz powiedzieć Jezu Chryste? Jezu Chryste. Jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. Przepraszam Ciebie. Przepraszam Ciebie. Ale dzisiaj. Ale dzisiaj. Już wierzę. Już wierzę. Że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś dnia trzeciego. Że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś dnia trzeciego. Dlatego przyjmuję Cię do mojego serca. Dlatego przyjmuję Cię do mojego serca. Jestem Twoja. Jestem Twoja. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. No, możemy się o Ciebie też pomodlić? Oczywiście. O takie oczyszczenie duszy? Okay. W pierwszej chwili byłam zaskoczona. Przyjmij sobie. Bo myślałam, że przyjedzie właśnie osoba duchowna. Ale potem przemyślałam sobie to wszystko i mówię, przecież nie kryje się nasza wiara za koloratką, tak? Siła tkwi w spokoju. Ojcze, dziękuję Ci. Okej. Ojcze, my ucinamy wszelakie klątwy pokoleniowe i klątwy, które ludzie ustawili nad tą rodziną. Teraz w imieniu Jezusa! Szabarete, setelere, bepepepe! Łamiemy klątwy pokoleniowe w tej chwili. Wy duchy nieczyste, duchy klątw! Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa! To, co Tomasz tutaj na moich oczach wyniosło w ogóle inną rzecz, tak? Inną rzecz, na przykład nie tak, że ksiądz brał zeszycik, swoją książeczkę i czytał to, co miał czytać, tak? Ale nie miał tej wiary. Nie miał tej wiary w to, w co robił. A Tomasz przyjechał tutaj naładowany wiarą, naładowany energią i gotowy do działania. I to moim zdaniem właśnie na to wpłynęło, że uderzył w nich z taką siłą wiary, że po prostu musieli się poddać. A ksiądz po prostu odmówił swoją litanię, swoje modlitwy i na tym się kończyło. I to nie pomagało? Nie, no bo było tak, że na przykład na egzorcyzm w ogóle się nie pojawili. Albo byli, ale na przykład się nie ujawnili. Byli tylko po prostu sobie posłuchać i robić to i żeby Kuba mówił tylko to, co oni chcą. Zrzucamy z niej ciężary życia, obciążenia tą całą sytuacją w imieniu Jezusa. Ojcze, niech aniołowie chronią ten dom. My mówimy, wszelakie byty nieczyste, odejdźcie z całego tego domu. Teraz! Odcinamy ją od tego. Podłączamy ją pod panowanie Chrystusa. Halleluja. Mocny Jezus. Halleluja. Niech spadają z niej ciężary. Zakończyła się era ciemnych mocy. Tato, dziękuję Ci. Odpoczywaj sobie. Przenikaj ją. Przenikaj. Halleluja. Święty Duchu, wypełnij teraz te przestrzenie. Wypełnij. Szokoto. A jakie były opinie osób, które widziały, że Kuba inaczej się zachowuje? No to było tak. Chory psychicznie, że powinno się go zamknąć w zakładzie zamkniętym najlepiej. Albo alkoholik, albo narkoman. Nikt nie brał pod uwagę tego praktycznie, bo my też tego żeśmy nie ogłaszali wszem i wobec, nie? I po prostu nie brali ludzie tego pod uwagę, że akurat może być coś innego, nie? Która sytuacja z tych wszystkich, które miały miejsce podczas tego, kiedy Kuba był opętany, najbardziej zapadła Pani w pamięci i która była najbardziej tą przerażającą? Dla mnie, jak zaczęłam się modlić, to było u Kuby w sypialni.
Jeszcze były dwie osoby ze mną, żeśmy uklękli na kolanach, Kuba siedział u siebie na tapczanie. No i żeśmy mówili tam chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Kuba wstał, spojrzał na mnie, chwycił mnie tak jedną ręką, rzucił mnie o ścianę, przyszedł z powrotem, chwycił mnie jeszcze raz, rzucił mnie jeszcze raz o tą ścianę i tak na mnie popatrzył i zaczął się śmiać. Ta sytuacja chyba najbardziej mi tak właśnie dała do myślenia, z czym tak naprawdę mam do czynienia. Ale Kuba nie jest na tyle silny, żeby to zrobić samemu. Nie. Potrafił wziąć mnie do góry i przerzucić przez cały korytarz, że aż obaliłam na przykład szafę. Te inicjacje stawały się, powiem ci, z dnia na dzień coraz gorsze, nie do wytrzymania. To co się jeszcze takiego działo? Przeważnie starałam się utrzymywać to tutaj na dole, żeby po prostu Kuba nie mógł wychodzić, to zakluczałam drzwi. Ale też była taka sytuacja, że Kuba potrafił, ja byłam z jednej strony drzwi, Kuba był z drugiej strony drzwi. I wiedziałam, że to nie Kuba. To potrafiłam go nie wpuścić do domu, póki na moją odpowiedź, wołając do niego, Kuba to ty, Kuba to ty. Jeżeli nie usłyszałam słowa mama, tak to ja, nie wpuściłam go do domu. Po prostu bałam się o to, co on może na mnie zrobić, bo też zostały powiedziane do mnie słowa takie, że ja jestem jako pierwsza do tego, żeby mnie zlikwidować. Bo za mocno chcę i za mocno wierzę w to, że mogę Kubie pomóc. Kiedy pierwszy raz dzwonialiśmy się przez telefon i kiedy poznawałem Pani historię, wspominała Pani o różnych dziwnych sytuacjach, które są niezrozumiałe dla normalnego człowieka i nawet dla Pani były niezrozumiałe. Chociażby wtedy, kiedy Kuba mówił w różnych językach. Jak to wyglądało? To było tak, że pojawiały się takie ataki, że po prostu Kuba nie mówił żadnego słowa po polsku. Przychodził, stawiał jakąś świeczkę, brał tam szpilki, agrafki, jak udało mu się znaleźć cokolwiek, zaczął to wbijać i zaczął się modlić do tego, nie? A ten, którego duch nie umiera, ten jest silny, nie za zewnątrz, tylko w środku swojego ciała. Zwróci się do niej. Zaczął się modlić, wołać po prostu w innych językach, wypowiadając takie różne słowa i też często właśnie przeklinał mnie na przykład w języku starogreckim. I to było widać, nie? Że patrzy na ciebie prosto tymi zimnymi oczami i mówi do ciebie i się śmieje. No też były takie sytuacje właśnie, że zaczęłam czuć od Kuby dziwny zapach. On przychodził na przykład ze spaceru, a za nim ciągnął się smród spalenizny, jakieś paznokci, włosów. I na przykład tam, gdzie sprzątałam u Kuby też, ile razy na dzień bym nie zamiatała, to były kłęby włosów. Włosów, wełny, jakieś szkiełka, agraweczki. Ile byś nie zamiatał, tyle byś stale wymiótł. No i też były takie momenty, że no musiałam z domu pozbyć się wszystkich narzędzi ostrych, tak jak i widelcy, noży, wszystko, czym mógłby zrobić mi krzywdę i sobie. Wszystko, co ostre, zbijane różne rzeczy, żeby po prostu zrobić krzywdę, czy nawet go potrafiły w nocy wyprowadzić z domu i szedł gdzieś sam do lasu po ciemku. I potem się właśnie tego też obawiałam, czy wróci, czy nie wróci, jak to będzie wszystko wyglądało. Przez telefon, jak rozmawialiśmy, to była mowa o tych, że noże są pochowane wszędzie w domu. Noże są tak? Ogólnie wywiezione. Mogę zrobić mały test tak na szybko, żeby zobaczyć tylko, czy faktycznie tak jest, tak. Czy one... Tak. Tak? No to dobra, to chodźcie, to zobaczymy faktycznie. No jak już jesteśmy, jak rozmawiałem z panią Angeliką, to pani Angelika przez telefon mówiła mi, że obawia się o swoje życie i generalnie wszystkich osób, które są w domu. To jest nóż, który posiadamy w domu. Okej, drewniany, żeby nie było. Okej. No i tutaj nigdzie nie znajdziemy w sumie noża. Tak, nawet... A sztućce mogę... Gdzieś są? Oczywiście. Nie ma. No faktycznie, nie ma noży. Chodź Miki, weź to pokaż. Faktycznie, zobaczcie, nie ma ani w jednym miejscu noży. Nie ma. Z początku chowałam te rzeczy,
te duże noże, które posiadałam w kuchni, zabrała koleżanka do siebie do domu, ale zostawiłam sobie dwa. No bo jakoś muszę w domu funkcjonować, żeby zrobić, wiadomo, ten obiad czy cokolwiek. To chowając je na przykład w skrytce, potrafił tak długo wąchać i powiedzieć mi prosto w oczy, w którym miejscu ten nóż jest. Tak samo do ochrony miałam gaz łzawiący. Powiedziano mi, że w ostateczności mogłabym go użyć, ale z drugiej strony ten demon, który inicjował, powiedział mi tak, ty psikniesz tym gazem, ale ja z niego wyjdę. Tak dał mi do zrozumienia, że Kuba będzie, po prostu Kuba będzie cierpiał, tak? Nie on, tylko Kuba. No i wąchał, wszystko potrafił wywąchać, wszystko. Nożyczki, gdzie by nie schować, wszystko wiedział. Nawet były momenty, że zaczął sobie sam to chować. Jak coś robiłam, coś niepozornie, to w tym momencie musiałam nie zauważyć, że jest ta inicjacja. Kręcił się. No i nagle przyszło, że w nocy był atak taki poważniejszy, a Kuba wyciąga nóż z komina. I kiedyś była właśnie, wiesz, taka sytuacja, siedzę w sypialni, już wiedziałam, że będzie atak, bo już potrafiłam poznać, nawet jak już szedł po schodach, to wiedziałam, że to już nie idzie Kuba. I otwiera te drzwi, ja siedzę w tej sypialni z tym różańcem na tym tapczanie i wchodzi z tym uśmiechem. Tego uśmiechu też nie zapomnę do końca życia. Uśmiecha się, wyciąga nóż z tej kieszeni i mówi do mnie, boisz się? A ja tak na niego patrzę, nie boję się. Boisz się? Nie boję się. On do mnie mówi, nie bój się, dzisiaj cię nie zabiję. Ale zobacz, mam nóż. A bała się pani wtedy? Strasznie. Strasznie się bałam, bo przyszedł, tak jak teraz my siedzimy tu, usiadł obok ze mną i miał ten nóż w ręce. No dobrze, ale mówiła pani do niego, że się nie boi, czyli to była próba przekłamania. Tak. O której on doskonale wiedział. Tak, on wiedział, że ja się boję. On wiedział za każdym razem, gdy był atak, że ja się strasznie panicznie boję. I ja będę z mamą w kontakcie. Dam jej nauczania, które chciałbym jej, że w miarę to możliwe, żebyście wszyscy zrobili. Pamiętaj o jednym, patrz się teraz na mnie, kochany. Jesteś wolny. Ale słuchaj mnie wyraźnie. Jesteś wolny. Jestem wolny. I ciesz się z tego, dobrze? Bo tutaj jeszcze jest do roboty z tobą na twojej duszy, wiesz? Ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj już masz dość, w sensie wiesz, nie? Możesz być zmęczony, bo jakby to opuściło ciebie. Już nigdy nie wiesz w żadny moc cyrografu. Jakakolwiek myśl, tak jak powiedziałem, przyjdzie ci do głowy, że jednak... Nie zapraszaj nic, już wiesz co chodzi. Cokolwiek to ci obiecywało, to było kłamliwe. Ja coś ci powiem. Bóg ma znacznie więcej. To Bóg spełni twoje marzenia, okej? Okay? Ja ci dzisiaj obiecuję w imieniu Jezusa. Jeśli się nie wycofasz, spełnią się twoje marzenia. Nie musisz uciekać od rzeczywistości, nie musisz uciekać od ludzi, nie musisz się izolować od społeczeństwa, nie musisz uciekać, nie wiem, w co, w jakieś gry, grać. To był mocny przypadek? Tak. Z tego, co mam te różnego rodzaju przeprowadzane egzorcyzmy, to jeden z mocniejszych. Mhm. Jakby nie chodzi o siłę trudu, tylko o siłę manifestacji. Okay. Taki dość mocny przypadek, ale myślę, że z tego względu, bo zauważyłem jedną rzecz, kiedy wypędzam demony z ludzi, którzy są związani z religią rzymskokatolicką, oni nigdy nie oddali życia Jezusowi, bo nie byli świadomi, co to znaczy. I dlatego jak widzieliście, czy zobaczycie na tych filmikach, kiedy Kuba chciał powiedzieć, jestem grzesznikiem, czy coś, jakby to mu nie dawało, tak, był przyblokowany, tak. Czyli on nie był narodzony na nowo, a niby wierzył. I to jest to, dlaczego później siła manifestacji jest mocniejsza, bo zazwyczaj ja wyganiam demony z ludzi, którzy już oddali życie Jezusowi i dlatego te demony są po prostu słabsze. Mhm. Ten demon nam tego nie pozwolił zrobić, ale i tak wyszedł. więc jakby, no bo nie ma takiej możliwości, żeby nie wyszedł. Musi wyjść i koniec. Moja jakby opinia. Wczoraj, kiedy brałem prysznic, przyszło mi słowo Abaddon. Jest to pan zniszczenia. I tutaj jak była przeprowadzana rozmowa, co robisz w jego życiu? Chce go zniszczyć, czy chce je zniszczyć? Tak, było takie dosłownie duchowi, te duchy. Aby
I Abaddon, czyli te zniszczenie, ból, te rzeczy po prostu, żeby to odeszło, więc już wczoraj dostałem bardzo jasną informację, więc ja twierdzę, że nie było to udawane, bo miałem bardzo silne właśnie takie doświadczenia i też dzisiaj w nocy, czy wczoraj na dzisiaj w nocy nie mogłem zasnąć przez pewien okres czasu i właśnie przychodziły mi słowa, że to od strony tam, ja to zinterpretowałem, że ojca, ale gdzieś od strony po prostu męskiej była krzywda. Wiem, że po tym materiale środowisko internetowe i w ogóle w Polsce wybuchnie, bo no nieczęsto ogląda się egzorcyzm, ale mam do pani pytanie, gdyby mogła pani przekazać osobom, które oglądają ten materiał teraz, cokolwiek, co by to było? Żeby nas nie oceniali przez perspektywę, tak jak inni, że robimy to dla publiki. Że jest to wszystko udawane, że jest to wszystko wymyślone, że robimy to dla korzyści. Nie, to nie jest dla korzyści, to jest dlatego, że matka, szukając pomocy dla dziecka, zrobiła wszystko. Wszystko, co mogła, a jeszcze została za to stłamszona, duszona w kąt przez ludzi, którzy nie potrafili zauważyć tego, że poświęciłam dla niego praktycznie wszystko. Że szukałam pomocy wszędzie, a zostałam oceniona za matkę, która działa na niekorzyść dziecka. Tyle miałam go zostawić? Miałam go zamknąć w psychiatryku? Tak jak inni chcieli? Co miałam zrobić? Był w szpitalu. Jedna, druga opinia, że zdrowy psychicznie, ale to nie było wystarczająco. Bo Kubę trzeba zamknąć w ośrodku dla psychicznie chorych. Bo mama wybrała drogę kościoła. Ale jeżeli ja widziałam, że droga duchowna mu pomaga, to w tej kwestii szukałam też pomocy, tak? To dlaczego? Dlaczego jestem za to właśnie za to? Za tą wiarę, że wierzę w tego Boga, że wierzę w to, że nam pomógł. Za to jestem skreślona. Skreślona już na starcie. Bo jesteś nieodpowiedzialna? Bo szkodzisz dziecku? Nie. Ja mu pomogłam tak, jak umiałam. Dostałam pytanie, dlaczego udałaś się akurat z tym problemem do tego pana z telewizji? A dlaczego by nie? A dlaczego by nie, jak on miałby pomóc mojemu synowi? Dlaczego by nie? Na chwilę muszę przerwać ten materiał, gdyż chcę was prosić o pomoc. Przez wydarzenia, które miały miejsce w życiu pani Angeliki, jak i całej rodziny, niestety pojawiły się problemy. Czyli zaistniała sytuacja, która nastąpiła u nas w domu, przyczyniła się do tego, że musiałam zrezygnować z pracy. Teraz jedynym źródłem naszego utrzymania, no to wiadomo, jest świadczenie 500+ rodzinne. Mam też rentę ZUS-u, no i alimenty. Ale większość tych pieniędzy poświęcam na zakup opału. No bo też największym problemem u nas właśnie tutaj jest to, że nie mamy centralnego ogrzewania, tylko musimy po prostu palić w trzech piecach. Mhm. Też dach nie jest w najlepszym stanie i też przez to ucieka nam ciepło. Mhm. Nie jestem na bieżąco z wszystkimi opłatami, na przykład za dom. Staram się być na bieżąco z wodą, z prądem, żeby tego nie zabrakło. Sama też od 6 roku życia choruję na oczy. Choroba doprowadziła do tego, że musiałam podjąć decyzję o tym, żeby usunąć po prostu jedno oko, a na drugie widzę w 30%. Leczę się i dojeżdżam do kliniki w Katowicach. To też wiąże się z dużymi kosztami. Mhm. No i też utrudnia mi to po prostu podjęcie pracy, gdyż na przykład nie jestem zdolna do tego, aby usiąść w markecie na kasę, bo po prostu sobie nie poradzę, nie przeczytam. Mhm. Chciałabym poprosić o pomoc i z góry za tą pomoc dziękuję. Ona na pewno pozwoli nam naprostować wszystko na nowo. Dlatego mam do was prośbę. W opisie tego materiału znajduje się link do zrzutki. Potrzebne jest 65 tysięcy złotych. Będę wdzięczny każdemu, kto okaże serce i wpłaci nawet chociaż złotówkę.
Nawet jeżeli nie możecie, to mam prośbę. Udostępnijcie ją na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek. Pomóżmy im wyjść na prostą. Dziękuję. Minęło ponad pół roku. Po ponad pół roku postanowiłem odezwać się ponownie do pani Angeliki, by przyjechać na miejsce. By przyjechać do domu i zapytać zarówno panią Angelikę, jak i Kubę o wydarzenia, które dotknęły ich zarówno w czasie, kiedy Kuba był opętany, jak i po egzorcyzmie. Czy okazał się na tyle pomocny i skuteczny, że ich życie dzisiaj stało się normalne? Jak to wszystko wygląda? I czy borykają się jeszcze z jakimiś problemami? Gdyby trzeba było napisać do mnie podobną wiadomość. Taką jak na początku 2021 roku. Zrobiłaby to pani? Bez żadnego zastanowienia napisałabym do ciebie i poprosiłabym o pomoc. Napisałabym tylko, gdzie bym mogła, żeby pomóc mojemu synowi. Zapewne wielu z was zastanawia się teraz, dlaczego tak długo trzeba było czekać na ten materiał. Wiecie, że zależało mi na nim, by wypuścić go jak najszybciej tylko się da, a trzeba było czekać niemalże prawie rok. Pozwólcie, że oddam głos pani Angelice i to ona wyjaśni wam, z jakimi problemami borykaliśmy się przez te kilka miesięcy, bo po prostu zwyczajnie byliśmy blokowani przez inne osoby. Ale posłuchajcie. Siedziało tam kilka osób, ja byłam sama. No i panie po prostu... Tak zaczęły mnie tłamsić, tak zaczęły na mnie jechać właśnie, że wiesz, że było na Instagrama coś tam wstawione, że ja pozwoliłam takie coś w ogóle zrobić, jak to możliwe. No i padło takie coś, że właśnie to jest przyczyna do tego, żeby zabrać mi dzieci. I jedyną rzeczą, którą mnie hamowało to, żeby ten materiał wstawić, było właśnie to, że bałam się, że zostaną zabrane mi dzieci. To było tylko to. Strach. Strach przed tym, że nie możesz być wolnym człowiekiem, nie możesz decydować o tym, o niczym. Po prostu masz narzucane z góry, że nie wolno i koniec. Też usłyszałam takie właśnie zdanie, że Kuba robi to wszystko pod publikę. Że Kuba udaje, żeby być sławnym. Żeby go ktoś zauważył. No i po prostu, że on w tą grę wciągnął też mnie. Że ja mu tak zawierzyłam, że poza tym, co Kuba robi, nic nie widzę. A to nie jest prawdą. Czyli sugerowanie, jakby sugerowało pani to, że Kuba nie jest opętany, tylko udaje, żeby zyskać czyjąś popularność. Tylko, że przecież najpierw uderzała pani do księdzów egzorcystów, a nie do mnie. Znaczy się, najpierw to ja umieściłam Kubę w szpitalu. Bo nie wiedziałam, z czym mam do czynienia. Ja myślałam, że on dostał jakieś załamanie psychiczne. I została wezwana karetka. I Kuba był 4 tygodnie w szpitalu. Wyszedł z opinią zdrowego psychicznie. Ja byłam pełna nadziei, że po prostu już się to skończyło. Że już tego nie będzie, Kuba już jest normalny. Ale na drugi dzień po wyjściu ze szpitala był atak. I to dało mi do myślenia, że to nie choroba psychiczna. Że trzeba usiąść i trzeba porozmawiać i trzeba rozwinąć ten temat i muszę się dowiedzieć, co to jest. Jak zaczął mi Kuba opowiadać właśnie te wszystkie szczegóły i to wszystko, no to na myśl przyszedł mi ksiądz. Też miałam takie sugestie, że moja praca miała na to wpływ. Że pracowałam w miejscu, jakim pracowałam, miałam do czynienia z tym, czym miałam do czynienia i że to miało wpływ, że ja to przywoziłam z pracy. Te myśli o tych duszach, o tym wszystkim. Ale to też nie była prawda. To też nie była prawda. No i potem stwierdziłam, że no muszę poszukać tego ratunku. No to zaczęłam szukać ratunku u jednego księdza. Wyszedł na dwór, pomodlił się,
kazał pojechać do domu. Pojechaliśmy do domu. Nic to nie dało. No to nic innego nie pozostało, pojechać do następnego księdza. Ja jako matka, rozczęsiona, prosząca o rozmowę, przychodzi ksiądz, do którego człowiek ma nadzieję, że pomoże, że powie, dobrze, przyjadę, zobaczę, co się dzieje. Mówi do mnie, proszę przyjechać na drugi dzień z wodą i ze solą. No to pojechałam z tą wodą, pojechałam z tą solą, przyjechałam do domu, miałam tą wodę, miałam tą sól. Człowiek nie wiedział, co w ogóle, nawet co ma z tym zrobić, tak? No to tam posypałam pod łóżko, robiłam krzyżyk na czole tą wodą święconą, egzorcyzmowaną, ale to nie przynosiło w ogóle rezultatów. Napisałam do księdza z Magonina. I ten ksiądz podszedł do tego, ku mojemu zdziwieniu, jak żaden ksiądz, który uwierzył w to. Zaczął dzwonić, zaczął pisać maile, no i odpisał nam ksiądz egzorcysta, który podjął się tego, że przyjechał kilka razy, no ale też to nie przynosiło rezultatów. To się nasilało z każdym dniem było gorzej. No i w pewnym momencie, tak jak już tobie wspominałam, usiadłam przed telewizorem i sama do siebie mówię, dlaczego ty do niego jeszcze nie napisałaś? Kuba. I wtedy mówię, była tu Kuby koleżanka, mówię, chodź. Mówię, chodź ze mną do mnie do sypialni, chodź. Żeśmy weszły do ten i mówię, napiszesz mi maila. Było pytanie, do kogo? Ja mówię, napiszesz mi maila i nie pytaj się do kogo. No i wtedy napisaliśmy do ciebie tego maila. Powiem ci szczerze, że nawet nie spodziewałam się, że mi odpowiesz, bo zdawałam sobie z tego sprawę, że na pewno ludzi, którzy piszą z takimi sprawami, do ciebie jest pełno. Dużo. Ale mówię, akurat może przebije się. No i wtedy, gdy zadałeś mi to pytanie, że mam to bardziej opisać, tak? To już wiedziałam, że jeżeli opisując tobie to, co się tutaj dzieje, że ty mi uwierzysz. Kuba, minęło już kilka ładnych miesięcy od twojego egzorcyzmu, więc chciałem się ciebie zapytać, jak się czujesz? No to jak teraz się czuję, w porównaniu do tego, jak czułem się wtedy, to jest niebo i ziemia. Po prostu no, czuję taki większy luz w sobie i no, z ludźmi, którymi się otaczam, jestem bardziej otwarty. I też no, nie mam takich kłopotów wewnętrznych, że myślę, co dalej będzie, po prostu... To jakbym ci zadał pytanie, czy jesteś szczęśliwy, to odpowiedziałbym, że tak, to jest nie do porównania, jak się czułem, gdy no, oni byliby przygnębione codziennie, a teraz no, no, nie mam na co narzekać w swoim charakterze, ani no, w tym, jak się czuję. Jak wyglądały pierwsze tygodnie po tym, jak podpisałeś ten nieszczęsny pakt? Pierwszy, pamiętasz to? Nie odczuwałem jakiejś dużej różnicy jakby w swoim zachowaniu. Tak, zachowaniu i no, nie robiło mi to większej różnicy, lecz już powiedzmy tak miesiąc od tego podpisania odczuwałem to coraz bardziej i coraz bardziej skłaniało się do tego, że miałem jakieś zawahania psychiczne oraz no, czułem się coraz gorzej. A czułeś, że tracisz nad sobą kontrolę, tak, nad swoim ciałem i duszą? Tak, no, było to odczuwalne. Tym bardziej, że już co powiedziałem, powiedziałem mamie o tej samej sytuacji, to coraz ciężej się zaczęło robić. No już był taki moment, że no, nie wiedziałem, czy sobie poradzę z tym. Jaka najdziwniejsza sytuacja z tamtego okresu, jakbyś miał sobie się cofnąć, to co masz w głowie, tak na pierwszy rzut? Na pierwszy rzut to, że no to naprawdę nie miałem w ogóle spokoju, cały czas widziałem jakieś postacie, cały czas coś mi szeptało do ucha. No i to był, no to cały ten okres mogę powiedzieć, że najcięższy okres w moim życiu, jaki przeżyłem do teraz. Wiele ludzi będzie zastanawiało na pewno, jak wyglądały te postaci, które widziałeś. Jesteś w stanie je opisać? Tak. Były to czarne plamy, można tak ich nazwać. Lecz no, czarne plamy i
punkt, jakby oczy były bardzo mocno wyjaśnione, jak w tej plamie, były tak naprawdę białe. I to jedyne, co było widać, były albo większe, albo mniejsze z tym, jak się czułem i na przykład jak się modliłem, to widziałem je zaraz większe. Jakby ich siła była pokazywana w tym wzroście po prostu. Czy odczuwałeś lęk, kiedy widziałeś te postaci? Odczuwałem lęk, był to bardzo duży lęk. Najczęściej zamykałem oczy i starałem się o tym nie myśleć. Lecz to nie pomagało i najczęściej wtedy już traciłem nad sobą kontrolę, już nie wiedziałem, co się dzieje. A z czasem potrafiłeś się do nich przyzwyczaić, czy nie? Myślę, że to jest taka rzecz, do której nie da się przyzwyczaić i codziennie zaskakuje tym, co robi i tym, co ci mówi. A co obiecywali? Jak już mijały tygodnie, miesiące, a ty nie otrzymywałeś tego, co miałeś otrzymać? Jakby cały czas mówili, że zaraz coś się stanie. Przekładali jakby z dnia na dzień, że ma to się stać. A ja nie wiedziałem, jak się z tych uwolnić. No i nie miałem co zrobić. Cały czas ta obietnica była przykładowana coraz dalej. Twoja mama wspominała, że potrafiłeś biegle mówić w różnych językach. Czy podejrzewam, że to było podczas ataków, więc strzelam, że tego nie pamiętasz. Ale czy masz takie przebłyski, chociaż w sytuacji albo cokolwiek? Z tego, co opowiada, zawsze jak był atak, to mama starała mi się powiedzieć, co się działo podczas tego ataku. A ja nigdy jakby nie starałem się uczyć ani łacina, albo starożytnego greckiego. Nie wiem, jak nie znałem żadnego słowa. Jak nie byli we mnie, nie potrafiłem nic powiedzieć w tym języku. Jak reagowałeś na osoby, które mówiły, że udajesz, że robisz to dla publiki? Albo dla zainteresowania? Poglądy innych nie liczyłeś tego dla mnie. Każdy miał prawo w to wierzyć i nie wierzyć. Ja na to bym nic nie poradził. Nawet nie chciałem ich przekonywać, że to jest prawda, bo byłoby to bezsensowne. A przytłaczało cię to w tej atmosferze już tego, że sam byłeś jakby, byłeś opętany, już miałeś ten ciężar na sobie i jeszcze dodatkowo znajomi, którzy mówili, że kłamiesz. Przytłaczało cię to? Lekko mi to dawało taki niepokój, że w jakimś momencie mogę jednak nie otrzymać tego wsparcia od kogoś i będzie mi coraz ciężej. A jak się dzisiaj czujesz? Już jest wszystko okej? Okay? Tak. No, a masz jakiekolwiek incydenty, które cię męczą? Nie. Od czasu, chyba to był sierpień, to nie pamiętam nic, żeby coś się stało takiego. Żeby albo nękana, albo próba przywrócenia tego. Czyli po egzorcyzmie oni wrócili i próbowali jeszcze co jakiś czas dopominać się o twoją duszę, ale ty stanowczo, rozumiem, odmawiałeś tego, więc oni zrezygnowali. Tak. Okej. Okay. Pytałem twojej mamy o to, co chciałaby przekazać osobom, które oglądają ten materiał i to samo pytanie chciałbym zadać tobie. Więc gdybyś mógł powiedzieć tym osobom, które oglądają, które nie wierzą albo cokolwiek byś chciał, to co by to było? No to moje takie ode mnie słowo to jest, że to nie każdy musi w to wierzyć, ale tym bardziej, czym nie wierzycie, tym może to do was szybciej przyjść, bo ja też do końca nie wierzyłem w duchy, rzeczy paranormalne i odbiło się to dla mnie, że byłem opętany. I też na pewno nie ma co wierzyć w takim istotom, jakbym to nazwał, że nie ma co wierzyć w każde słowo, bo oni tak nie dotrzymają swojej obietnicy i po prostu będziecie mieli stracone lata z życia. Jeśli wam nikt nie pomoże, to nawet całe życie. W takim razie, Kuba, mam nadzieję, że u ciebie dalej już wszystko będzie w porządku. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję. Nie ma za co. Myślę, że ten materiał zmieni dużo w świecie internetu, w Polsce i wszędzie. I jesteś przykładem osoby, która jest na tyle silna, że potrafiła odmówić, jak wrócili. I zwyczajnie byłeś silniejszy od nich. Także naprawdę szacunek, bo takich osób, które potrzebują pomocy w Polsce, niestety jest zdecydowanie więcej, tylko nie każdy o tym mówi. Musisz mieć duży szacunek do mamy za to, że walczyła o ciebie. Szczerze, nie mam bladego pojęcia, jak internet, jak ludzie i jak całe środowisko zareaguje na ten materiał.
Ale wiem jedno. Wiem, że nasz egzorcyzm, który wykonaliśmy w kwietniu tego roku, był skuteczny i był pomocny. Obojętnie, czy będą tutaj ludzie, którzy będą twierdzić, że egzorcyzmy, które zostały wpojone ludziom do głów, że wyglądają tak, że przychodzi ksiądz, ma koloratkę, ma masę różnych dziwnych elementów i w ten sposób przeprowadza egzorcyzm, po tym materiale duża część ludzi będzie miała jednak trochę szerszy pogląd. I wierzcie mi lub nie, ale ja też na samym początku zastanawiałem się, czy ten egzorcyzm będzie skuteczny. Czy nasza pomoc okaże się być na tyle silna, że faktycznie w życiu Kuby nastanie spokój. I po kilku miesiącach, gdy przyjechałem do ich domu, porozmawiałem z nimi i dziś wiem, że wszystko jest w porządku, to wiem, że Tomek, Gosia, Bartek, te osoby, które przeprowadzały egzorcyzm właśnie w kwietniu razem z nami, to wszystko, co zarejestrowaliśmy, wiem, że ich metodyka działa. Mam przykład Kuby, mam przykład pani Angeliki, przykład całej rodziny, która męczyła się z problemem demonów przez ponad 2 lata przez to, że Kuba po prostu któregoś dnia podpisał cyrograf. Był słaby psychicznie, akurat w tamtym momencie. Ale on doskonale wie, jaki popełnił błąd i wie, że tego błędu już po raz kolejny nie popełni. Moi drodzy, odbierzcie ten materiał tak, jak chcecie. Zapraszam was do sekcji komentarzy, tylko proszę o jedno. Bądźcie wyrozumiali. Kuba, jak i pani Angelika, przez te ponad 2 lata męczyli się z oszczerstwami, ze słowami, które padały w ich stronę, z problemami, z różnymi ludźmi, którzy w ich życiu doprowadzili do naprawdę złych rzeczy. Zepsuli ich opinię. A to wszystko tylko i wyłącznie przez demony i przez to, że któregoś razu Kuba po prostu był słabszy i tak jak wspomniałem, podpisał cyrograf. Czy za to należy piętnować całą rodzinę? Wydaje mi się, że nie. Bo takich ludzi na świecie jest dużo, dużo więcej. Dlatego następnym razem, zanim napiszecie coś, zarówno czy to w internecie, czy gdziekolwiek, obrażając kogoś i insynuując mu, że to jest po prostu wymyślona historia, która nie ma racji bytu, to może warto zagłębić się troszkę dalej. Wejść głębiej, poznać historię, poznać problemy i zamiast naśmiewać się, to po prostu zainteresować, a najlepiej pomóc. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że oglądaliście ten materiał. Możecie go rozsyłać gdzie chcecie, bo wiem, że metodyka egzorcyzmu, tak jak wspomniałem, dla wielu będzie niezrozumiana, ale tak jak widzicie, okazała się skuteczna. Dlaczego Kościół nie chciał pomóc? No właśnie. To jest bardzo dobre pytanie.